Witam Was serdecznie po dłuższej przerwie i jednocześnie przepraszam, że nie jestem w stanie utrzymać regularności nagrań, aczkolwiek w momencie, kiedy nagrywam, mam wielkie postanowienie, że będzie to robione regularnie. Niestety dwa światy, które przewijają się w tej niby mojej rzeczywistości, czyli świat terapeutyczny i świat muzyki, produkcji muzyki, są to niby powiązane ze sobą ściśle tematy, ale jednak zupełnie inne. Jak wielu z Was wie, komponuję i przetwarzam muzykę na nośnikach elektronicznych, co ma się nijak do wątku terapeutycznego. Jeżeli wchodzę w temat muzyczny głębiej, to wiadomo, że ten temat mnie tam zatrzymuje na jakiś czas, aby później pojawiła się przestrzeń na temat terapeutyczny. Zatem tematy będą się przeplatały. Jak ktoś ostatnio stwierdził, niezły bałagan jest na Twoim kanale, ale myślę, że każdy znajdzie tutaj jakby swoją przestrzeń. Specjalnie pogrupowałam w playlisty temat produkcji muzycznej i dotychczasową twórczość i temat dźwiękoterapii, dźwiękopunktury. Zatem dzisiaj jestem w klimacie dźwiękoterapii, a ściśle ujmując dźwiękopunktury, a więc będę mówić o zastosowaniu kamertonów, w moim przypadku planetarnych, do terapii. Jak już zauważyliście, ja koncentruję się na stanach ostrych, w których możemy doraźnie, nie znając się na temacie, możemy pomóc. Bo w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z problemami przewlekłymi, jakby o podłożu wielowarstwowym, trudno jest mówić o prostych zaleceniach czy prostych receptach do tego, by te problemy rozwiązać. Jeżeli są sprawy skomplikowane, po prostu robię to osobiście. Posiłkuję się zawsze zasadami tradycyjnej chińskiej medycyny, a jak dobrze wiecie, jest to temat rzeka, który wymaga dosyć dobrej znajomości poruszania się zarówno w diagnostyce, jak i doborze punktów do stosowania kamertonów. To są te same punkty, które akupunkturzyści wykorzystują w terapii akupunkturowej. Zatem chętnie oczywiście przyglądam się, jakie tematy chcecie, żebym poruszała, i niektóre z nich podnoszę tutaj. I takim tematem, którym dzisiaj chciałabym krótko omówić, to jest ból gardła, ostry ból gardła, bo oczywiście ból gardła to jest znowu temat rzeka, może być on spowodowany bardzo różnymi problemami. No i przy okazji bólu gardła też poruszę temat odporności i takich łatwych metod radzenia sobie z niską odpornością. Aczkolwiek chciałam podkreślić, że na naszą odporność zawsze wpływa nasz stan mentalno-emocjonalny. I nie można tego rozdzielać, bo dzisiaj rozmawiałam z osobą, która mówiła o depresji. A jeżeli jest, dominuje smutek, jeżeli jest stan chronicznego niezadowolenia z życia, niezadowolenia z siebie, to oczywiście, że ciało będzie reagowało w adekwatny sposób. Czyli po pierwsze zmniejszy się odporność. Jeżeli będzie to trwało dłużej, no to pojawiają się wtedy choroby autoimmunologiczne, choroby nowotworowe, niewydolności narządów, czyli znowu temat rzeka. Natomiast jeżeli to nie jest temat słabej odporności, nie ma tak głębokiej przyczyny, to wtedy możemy tutaj skorzystać z tych metod, które Wam zaprezentuję. Także przechodzimy do tematu ból gardła. Zapraszam
Dobrze. I tutaj bym chciała tylko na takich dwóch sytuacjach się jakby skoncentrować. Jeżeli jest ostry ból gardła i zajrzymy do gardła, a tam jest czerwone, purpurowo-czerwone, w zasadzie przechodzące w sinę, czerwono-bordowe gardło, ta tylna ściana gardła, silnie bolesne, nie można nic przełknąć, nawet przełknięcie śliny jest trudne, to w takich sytuacjach mamy szybkie remedium, o którym zaraz powiem. I druga sytuacja, w której też może ostry być ból gardła, ale tutaj nie ma już tego wątku przekrwiennego, po prostu napad histeryczny, czyli silne emocje. Często ludzie w sytuacjach trudnych emocjonalnie mają taki bolesny zacisk w gardle, mówią, że jest to gula w gardle i nie mogą przełykać. Oczywiście trzeba podkreślić, że takie reakcje emocjonalne, silne, mają osoby, które są predysponowane do tego typu reakcji, także pewne typy konstytucyjne, bo nie każdy podczas silnych emocji będzie manifestował to pod postacią bólu, zacisku gardła. Także wszystko zależy od osoby, ale jeżeli te objawy są właśnie w ten sposób się przedstawiają, czy to w przypadku przekrwienia, zapalnego przekrwienia, czy w przypadku objawów histerycznych, emocjonalnych, to wtedy mogę tutaj zaproponować takie szybkie środki zaradcze. Jak wiecie, ja nie tylko dźwiękiem się zajmuję, ale również homeopatią. Jeżeli mówię o homeopatii do stosowania w taki szybki sposób, to są metody objawowe. Oczywiście homeopatia ma ogromny potencjał działania na bardzo wiele problemów, natomiast tutaj takie szybkie remedia to jest w przypadku przekrwienia zapalnego, właśnie z niemożliwością przełknięcia śliny i tym bordowym tylnym gardłem, to mamy taki lek Phytolacca decandra. Ja tutaj nie rekomenduję, nie jestem przedstawicielem żadnych firm farmaceutycznych, ale na naszym rynku polskim w zasadzie są dwie firmy, które produkują pojedyncze leki homeopatyczne i to jest Boiron i DHU. Bardziej rynek jest zdominowany przez leki firmy Boiron i Phytolacca jest produkowana w takiej małej, niskiej potencji, w tym przypadku 9 CH, może być 15, przez Boiron. Nie widziałam, aby DHU proponowało tego typu remedium w tej potencji. I to jest na przekrwienie zapalne. Można by było zapytać, ile? Doraźnie. Czyli tego typu leki stosujemy po prostu w tym momencie, kiedy się nasila dolegliwość i to jest potrzebnych jedna, dwie kulki, a później, jeżeli znowu się pogarsza, to znowu. I wiadomo, że ostry stan chorobowy nie trwa wiecznie. Następnego dnia już jest zupełnie inna sytuacja. Oczywiście, jeżeli byłaby możliwość doboru leku konstytucyjnego do całości obrazu, no to wtedy byśmy szybciej mogli pomóc sobie czy komuś. Natomiast w przypadku emocji, to jest lek Ignatia Amara i tutaj jeszcze podkreślę, że dawką jest zawsze jedna kuleczka. Jeżeli to są drobniusieńkie kuleczki, takie jak proponuje firma DHU, no to wtedy 3-4 kuleczki, naprawdę nie potrzeba więcej. Oczywiście najczęściej usłyszycie w aptece, że trzeba co najmniej 3 stosować, natomiast wystarczy jedna i jeszcze jedno. Leki homeopatyczne się nie przeterminowują, także proszę nie wyrzucać opakowania, jeżeli widzicie, że jest już po dacie ważności. Tak się nie dzieje w przypadku innych preparatów niehomeopatycznych, ale tutaj z pewnością mogę potwierdzić, że tak właśnie jest. Czyli mamy tutaj Phytolacca decandra, przepraszam, Ignatia Amara, którą proponuję również w niskiej potencji doraźnie.
I tego nie stosujemy przez kilka dni, tylko wtedy, kiedy jest dana sytuacja. Doraźnie kulka do ssania. No i teraz przechodzimy do tematu kamertonów, bo kamertony są u mnie takim tematem dominującym. Kamertony, posługuję się kamertonami mosiężnymi, które uważam, że są najlepsze i dlatego sięgam zawsze i proponuję nabywać kamertony tylko mosiężne z racji materiału po prostu, surowca, z którego są one wykonane, mają działanie prozdrowotne. I do tego, do tych sytuacji, które tutaj mamy, wybieramy sobie ziemię roczną, ziemię platoniczną i słońce. Ja posługuję się zestawem kamertonów planetarnych. Jestem autorką metody dźwiękopunktura, autorska metoda. I w obrębie tych dźwięków przeprowadzam terapię. I tutaj... jak widzicie, jest zdjęcie aktywatora, który, tak mogę nazwać tę kostkę, ponieważ uderzając o tę kostkę kamertonami, my aktywujemy dźwięk. Ja wykonałam ten aktywator z kostki do jogi i przykleiłam na górnej powierzchni dwie warstwy filcu ochronnego pod meble. Taki bardzo łatwo dostać w każdym sklepie budowlanym. Czyli mamy trzy kamertony do użytku. I jeszcze trzecia rzecz, o której tutaj powiem, zanim przejdę do omawiania punktów, mianowicie przydaje nam się tutaj moksowanie. Ale moksowanie będzie się przydawało w kontekście nie akurat bólu, ostrego bólu gardła, ale odporności. Ale ponieważ na początku wymieniłam wszystkie remedia, wszystkie, cały nasz warsztat, w którym będziemy się poruszać w tych tematach niejako powiązanych ze sobą, więc wymieniam moksę, która powinna się kojarzyć ze wzmacnianiem odporności. Ja już na którymś z poprzednich filmików opowiadałam o moksie, że na rynku mamy dostępne dwie formy moksy. To jest moksa klasyczna, wykonana z piołunu chińskiego, taka sprasowana, takie cygara piołunu chińskiego, albo moksa tak zwana bezdymna, zrobiona po prostu z węgla. Ja preferuję tę drugą postać z racji tego, że wytwarza ona podczas palenia się dużo mniej dymu, no i nie ma tak drażniącego wpływu na śluzówki. Ja reaguję bardzo negatywnie, po prostu atakiem astmatycznym na moksę klasyczną. Moksę klasyczną zazwyczaj stosuje się na zewnątrz albo w bardzo przewiewnych pomieszczeniach, bo daje bardzo dużą ilość dymu. Także przejdziemy teraz dalej. Mowa teraz jest o tym silnym bólu gardła. Jest taki punkt magiczny, powiedziałabym magiczny, na kciuku od strony zewnętrznej przy kącie paznokcia, zewnętrznym kącie paznokcia P11. I ten punkt jest fantastycznie, jakby efektywnie wykorzystywany właśnie w tym ostrym, bardzo silnym bólu gardła przekrwiennym, kiedy nakłujemy igiełką, wszystko jedno, igiełką, agrafką i wypuścimy jedną, dwie krople krwi. Ponieważ taki ból gardła, jak widać było, był przekrwienny, a więc na kanale płuca, na ostatnim punkcie, a upust poprzez właśnie ten punkt ostatni na tym kanale, który jest ściśle związany z gardłem, powoduje odpuszczenie tego silnego bólu z przekrwienia. I proszę się nie bać zakażeniem, ponieważ w momencie, kiedy robisz jeden ruch, lekkie nakłucie i wypuszczasz krew, to absolutnie nie ma możliwości, żeby zrobić jakiekolwiek problemy z tym związane. Ból gardła w tych przypadkach jest tak silny, że lekkie
lekkie, jednorazowe nakłucie jest niczym w porównaniu do gardła. Ja mówię, że ten punkt się bardzo przydaje w stosunku do dzieci, tylko że my nie mamy informować dziecka, że teraz będziemy robić procedurę nakłuwania, no bo jeszcze bardziej pogorszymy sytuację, tylko po prostu robimy to pyk, już. I za chwilę nie ma bólu gardła, albo jest on zdecydowanie mniejszy. Ten punkt raczej nie jest stosowany w odniesieniu do kamertonów, bo tu chodzi nam o upust jednak tej kropli krwi. W przypadku kamertonów były wybrane dwa kamertony do stworzenia interwału tercji, ziemia roczna i ziemia platoniczna. Te dwa kamertony stawiamy dokładnie w jednym punkcie tutaj na kłębie kciuka. Dalej, pod kątem odporności mamy tutaj dwa punkty, które są niezwykle istotne i stosujemy tutaj zarówno moksę, jak i dwa kamertony słońce i ziemia roczna. Mamy Z36, czyli punkt na kanale żołądka, może przybliżę, który znajduje się 3 cuny pod rzepką. Świetny punkt, który nagrzewanie tego punktu, jak również śledziona trzustka 6, inaczej śledziona 6, która jest na przyśrodkowej stronie podudzia, 3 cuny nad kostką wewnętrzną. Stawiamy, ja proponuję stawiać na każdym z tych punktów te dwa kamertony jednocześnie. Oczywiście można by było stosować też na krzyż, na jednej nodze żołądek, na drugiej śledziona. Ja czasami robię takie połączenie, ale w przypadku akurat tych punktów zastosowanych pod kątem stymulacji odporności, bardzo lubię ten interwał septymowy stosować w odniesieniu do każdego punktu osobno. I stosowałabym najpierw po jednej stronie, później po drugiej stronie ten interwał. Także co my tutaj jeszcze mamy? Następne punkty, dwa, które są już na górze, czyli na ręku. Jeden punkt to jest JG4 i tutaj JG4, tak, widać, tak, i P7, który jest tutaj 1,5 cuna od linii zgięcia nadgarstka, P7, punkt luo. I teraz w odniesieniu do tych dwóch punktów stosujemy słońce i ziemia roczna. Tutaj najchętniej stosuję jeden kamerton na JG4, powiedzmy, że będzie to ziemia roczna, a drugi kamerton na słońce na tym samym ręku i później przenoszę się na drugą stronę. Natomiast w przypadku moksy ona znajduje zastosowanie tylko w odniesieniu do punktu JG4. Generalnie uważa się, że punkt JG4 jest na odporność górnej części ciała, a punkt Z36 na podłudziu, przed chwilą omawiany, jest dla dolnej części ciała. I te punkty dlatego Chińczycy bardzo chętnie moksują jeszcze przed nastaniem zimy, żeby wzmocnić odporność. Tak więc koniec. No to już jest, to jest moja propozycja. Mam nadzieję, że przydatna i postaram się rozpatrzyć kolejne prośby w pozwalającym mi czasie. To znaczy tego czasu nie ma, ale, no, ale bawimy się, powiedzmy sobie, w czas i zajęcia osadzone w czasie. Bardzo dziękuję i do następnego razu.